ja was wszystkich witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Mamy tydzień superbohaterów na tym kanale, na Klocko Grałże i Klocko Załże. W związku z tym nie mogło być inaczej, jak tu poruszyć temat Spidermana. Tym bardziej właśnie, że na Klocko Załże poruszamy sobie nowości już z 2019 z tej serii. No więc czemu tu nie poruszyć tej? Jest to jeden z moich starszych zestawów, który dostałem wtedy jeszcze od Geek Nerd Newsa. Lele było niedawno, więc powinien testować inne nowe firmy, natomiast stwierdziłem, że no wiadomo, temat jednak zobowiązuje, tak? Ja, więc tematycznie sobie pojechaliśmy, no i stwierdziłem, że sobie zrobimy to. Celem to zerwajcie, zobaczcie, co tu pisze. No i cóż, Lele są klockami sprawdzonymi w miarę okej, klocuszkami. No 6+, 3, 4, 0, 10, co najmniej jakby, kurde, tak jak Lego, tego było tyle na świecie, że fajne, co mnie w ogóle rozbawiło z tyłu. Patrzcie, ile motywujących tekstów. Children are very curious, learning coś tam, puzzle game, let children learn naturally, blending happy. No po prostu pranie mózgu, chyba ci Chińczycy przychodzą w tych fabrykach na wejściu i jeżeli ktoś im wmawia, że te klocki sprawdzą, ktoś będzie naprawdę szczęśliwy, no to... Czy nie mówię, bo Lele wypadają naprawdę bardzo fajnie na tle tych innych. Nie są to Xipo najlepsze dotychczas, ale cóż. Dodatkowo mieliśmy tu jeszcze, jakbyśmy chcieli wtedy inne serie, inne klocki. Ten by się fajniejszy, przydałby się do miasta kloca. No ale cóż, tym też nie pogardzimy, takiego elementu nie mam. Tutaj również new, cool styling, changing colors, joining us together, the exciting world tiling. Let's your imagination without limits. Dokładnie. Pójdźmy swoją wyobraźnię bez limitów. No, to akurat jest zasada, która zawsze przyświecała Chińczykom, a na pewno w tych setach. Tak parszywie taszką to jest zaklejone, żeby jakby ktoś co najmniej chciał ukraść coś z tej paczki. Spójrzmy sobie, bo to jest mój największy, jak wiecie, dotychczas set. I bardzo często pytacie mnie Lego za... Co ja mówię? WTF klocu, jak to będzie na tym kanale? Czy tu będą większe sety, czy nie będzie? Oczywiście, że będą. Ale póki to są małe. I jest taniej, łatwiej, szybciej kupić niż takie duże. No i znowu system, jakby ktoś chciał to ukraść, no co, oni są poważni. Więc, tak jak mówię, będą inne większe zestawy, no to na razie testujemy małe, testujemy, wiecie, która firma jest fajna, która jest niefajna. I dopiero później, jak stwierdzimy, które są fajne, które są niefajne, będziemy sobie dokupywali kloce z danych firm. Wiecie, nie chcę kupować bubla jakiegoś w momencie, gdy na przykład okaże się, że firma jest mega tandetną firmą. To ciekawe na pewno, rzucam się w oczy. Taki elemencik, to na pewno jest ciekawy elemencik. Spójrzcie, nawet jakieś tutaj wzorki nadrukowane. No, nie powiem, jakościowo jest to ok, ale mówię, Lele już nam pokazało, że ono jakościowo, inaczej mówiąc, jakość to nie jest jej główny mankament. Spidey natomiast wygląda trochę jak w jakimś swetrze narzuconym na bluzkę pod spodem. Patrzcie, z pod spodu wystają mu jakieś pseudomięśnie, a na tym dopiero ma tą bluzkę tutaj, jeszcze skrzywo nadrukowana. No z twarzy trochę lepiej, wygląda w jakiś sweter i to logo, no dobra, jakoś powiedzmy, no i z tyłu dużo lepsze logo ma. Natomiast z przodu mówię, kurczę, jak jakiś sweter narzucony. Lele ma do siebie ten minus, że musimy sobie rączki też własnoręcznie wepchać. Natomiast chodzi bez problemu, gorzej z jej poruszalnością bym powiedział. Bardzo ciężko chodzi. Naprawdę patrzcie, odchyliłem hipka odszczepiając do góry dwa razy. Bardzo ciężko chodzi. Pytanie, czy to nam się później uruchomi. Set z nowego Spidermana, ta już chodzi normalnie, z 2019 roku. Bardzo fajne sety, polecam wam mój bazowy kanał, żebyście tam sobie zobaczyli. Pod koniec oczywiście, że będzie stosowny filmik. Tak, rączka chodzi, mówię, bardzo luźno. Może nie bardzo, ale luźno, a ta chodzi naprawdę ciężko. Główka obraca się bez problemów, natomiast w przeciwieństwie do tamtych oryginalnych Spidermanów, tutaj nie ma mowy o nadruku z tyłu. Ale do dziwo ten tył w miarę fajny, chociaż ten tułów pająka taki, nie wiem co to, pająk, co to jest. Dobra, no figurka, mówię, tragiczna jakby nie jest. Instrukcja, przejdziemy sobie, pierwszy raz mamy do czynienia z grubą instrukcją i cóż, taka instrukcja jest tak jakby plakatowa. Czyli jest to duży plakat, prawie jak za starych Lego. Tyle marnotrawstwa miejsca, no na co to komu? Dobra, nie traćmy czasu, pozwólcie, że sobie zbuduję to jednak sam. Bo jednak speedbuild to będzie dłuższy, krótkie speedbuildy robię, długich raczej nie. Spójrzcie, to ma to fajną instrukcję do siebie, że pokazuje tak kolejne elementy, które dokładamy. I to jest lekka przewaga w stosunku do Lego, aczkolwiek pewnie jakby Lego to zmieniło, stwierdziłbym, że jednak to był urok Lego, że nie pokazywało tego. Ale ja już tak mam. Co ciekawe w ogóle, ten klocek mnie najbardziej ciekawi i powiem wam, no boję się go trochę mocniej zginać. Zgina się fajnie, reaguje fajnie, ale boję się go, kurczę, trochę mocniej tutaj zginać, więc pozwolę go sobie nie zginać. Fajny to też mógłby być przy okazji namiot, nie oszukujmy się, dla jakiegoś, wiecie,
Spidey'ego swoją drogą chyba to może robić za coś takiego, nie? Że wiecie, więzienie pajęczynowe, nie? Chyba może. Dobra, dajcie mi chwilę, zbuduję ten zestaw i będziemy go sobie omawiać w tym tygodniu, super bohater. No i w sumie już podczas budowania taki pierwszy minus, który mocno mi się rzucił w oczy, to spójrzcie, tu w instrukcji kolor niebieski zaznaczony z kolorem fioletowym, więc na początku miałem mega mind, no, co to w ogóle jest? No cóż, instrukcja nie jest zła, no poza tym, że mówię, ten kolor był zmieniony, mam jeszcze jedną rączkę zapasową. I teraz tak, pojazd sam w sobie wygląda w ten sposób. No nie powiem, różnił się dość mocno od tego zestawu z Lego, który wyszedł, który wygląda w ten sposób. No jak widzicie, porównanie wypada do jak porównanie Lego do innych klocków, po prostu, tak, do podróbek. I właśnie o tym mówię, że to jest 10 na 10, a to jest... No dość mocno zabawnie to wygląda po prostu, sami przyznacie, jeżeli chodzi o jakość. Natomiast na pewno warto docenić to, że tutaj Lele się no postarało troszkę, nie ma co gadać. Na przykład spójrzcie, tutaj dobra, mamy z tyłu te dwa elementy T. No i na przykład dobra, no szkoda, że one się kręcą, no ale pewnie nawet Lego by tego nie rozwiązało w żaden sposób. Na przykład i warto docenić, patrzcie, oni tu wykończyli tym elementem. No kurczę, się bałem, że wiecie, zostawiam to tak, mówię, nawet by to było takie podróbkowo-klockowe. No ale mówię, cóż, robić nie ominiemy tego, kierowniczka tutaj jest, tu wentylatorek. Ma on też te dwa działka, które oczywiście zaraz sobie na antenie przetestujemy, jak one działają, jak one reagują. Natomiast zanim to zrobimy, jeszcze spójrzmy sobie na samego Speediego. Czy to mu ładnie w rękę wchodzi? Ładnie wchodzi mu to w rękę. Trzyma się to nawet, kręci się nawet fajnie. No nie, okej. Okay. Element, mówię, trochę mi się o niego bał. Bo... Chociaż, patrzcie, zaryzykowałem. No właśnie, set kosztuje 12 zł. Zdarłem to, żeby zobaczyć ten napis, ale 12 zł kosztował mojego kolegę, który mi go podarował. Nie, patrzcie, nie łamie się to. No ciekawe, czy chyba się nie odkształciło nawet. Tu wszystkie te cztery bolce możemy z dołu poprzyczepiać i patrzcie, nawet tak się trzyma. Kurczę, no, nie powiem, całkiem nieźle. No dobra, dodatkowo przejdźmy sobie więc do pojaździku. Mówię, tu za dużo do opowiadania, no tak naprawdę nie mamy, no bo cóż, jest pojaździk, ma to takie zakończenie, śmiesznie, bo to taki, Spider-Man nie ma takich zakończeń za bardzo, w ogóle, że miał motor, nie? No ale cała zabawa zaczyna się w momencie, gdy jak widzimy, tu mamy grube kółko, jedno chodzi inaczej, drugie inaczej, ponieważ co on robi? Tak jak widzieliśmy na instrukcji z tyłu, on potrafi się zamienić w poduszkowiec. Trochę to tak jak pojazd tego z Marvelowskiego, wiecie, tego się zniknął, to auto, co się przezmieniało w tego i on tak jeździ, ale patrz, nawet się kręci, tu może on drogi robi, Spider-Man dorabia po godzinach robiąc drogi, wiecie, jakiś walec czy coś. Dodatkowo, jeżeli już tak zrobi, to może jeździć tak. No całkiem jest to zabawne, to na pewno. A tego transformacja. Natomiast mówię, no pytanie, wiecie, oni chcieli być lepsi od Lego, tak? Lego zrobiło Spider-Manowi samoloty, samochody, motory, to my zróbmy wszystko w jednym, zróbmy samochodo, no bo w sumie samochodo też czemu nie, patrzcie, też może być samochodo. No tu mi oczywiście odpada element, o czym teraz powiem, patrz, samochodo. No bo czterokołowiec w końcu, nie? To samochodo. No i cóż, samochodo, samoloto, helikoptero. O, mój pies oczywiście przyleciał się bawić. Helikoptero, drono, bo to też dron może być oczywiście. No po prostu wszystko, co się dało w jednym, chcieli temu biednemu, no chociaż nie takiemu biednemu Spideyowi tworzyć. Troszkę kurczak się bawi człowiek tymi kłami, tym wszystkim, to bardzo łatwo wylatuje czy coś. No ale cóż, to już nas do tego troszkę przyzwyczaiło. Spójrzmy jeszcze, jak sam Spidey wygląda za kierownicą, choć tu zaskoczenie nie powinno być. Jedno zaskoczenie, jakie może być, to mówię, z tym, że ta ręka rusza się ciężko, ale to nie jest takie, wiecie, człowiek przynajmniej sobie mięśnie wyrobi, a przypuszczam, że sam Spidey straci na sile po pewnym czasie. Tego, co się bałem, że ten pojazd się mocno będzie uginał pod nim i będzie ciężko go przyczepić. I tu się nie myliłem. Nie ma kloca bez skazy podróbkowego oczywiście. Nie chce mi to ni hu-hu niestety wejść w to. Ni hu-hu. No, przykro mi. Co bym nie robił? Czyżby tu były jakieś uszkodzone te study? Dobra. No, czekajcie. Naprawdę wkładam to całą siłę. Nie chcę tymi przednimi studami w ogóle wejść. Tu jeszcze wchodzi. Tu kurde też... Nie, dobra, tu nie wchodzi mniej. No, tu jest coś z tą nogą. Ta noga ma jakieś studa, że nam tu nie wchodzi. No i
tu chyba kończy się zabawa. Dokładnie, kochanieńcy. Tu się kończy zabawa. Znaczy, Spidey wszedł jako tako, ale ledwo. Lekkie szturchnięcie, przypuszczam, jest tego wytrącić z tego siodła. Więc niestety, jak Lele jest dobrym klockiem jakościowo, to niestety niestabilnym. Pierwsze dwa sety trafiły mi się całkiem niezłe. Natomiast tu już trafiamy na coś znacznie gorszego. No kurde, być może gdyby ten... Patrzcie, jak tu widzicie, on ledwo tutaj chyta. Przypuszczam, że mocniej nacisnę, on odpadnie. Tu też widzę, ledwo naciskam to i to mi strzela. A no kurczę, przy czym pytanie teraz, z którego roku to są jeszcze... No fajnie, tu macie napisane, z którego to jest roku Lele, więc tu sobie możecie zobaczyć, tu macie wszystko opisane, rok produkcji, osobę, która to robiła, osobę, która stworzyła, nawet dyrektora fabryki, więc tu sobie możecie przeczytać spokojnie. Więc kurczę, szkoda trochę, bo jakościowo klot jest naprawdę ekstra, po czym spotykamy się z czymś takim, że... O, widzicie, ja tego nawet nie nacisnę mocno. I fajnie, że ten element strzela, ale kurde, ten w ogóle, ten, nic, miziam, tego lekko miziam i to mi wypada. I wypada jest tak parszywie, bardzo słabo w ogóle. No Hipek, mówię, na mnie siada, co już widzieliście, kurde, naprawdę go wcisnął tu z całych sił. No dziecko nie ma takich sił jak ja mimo wszystko, bo mi trzy kanały dają niesamowicie dużo siły, a mało kto ma trzy kanały. I kurde, no niestety, pewnie mówię, podmienianie niebieskiej klocek będzie okej, okay, a nie o to chodzi, by podmienianie niebieskiej klocek, chodzi o to, by kupić klocki i by one działały od początku i tyle, tak? Chyba o to właśnie chodzi w klockach. Więc no niestety strasznie nierówny set nam wypadł. Jest ciekawy, jest intrygujący, mówię, z tym rozkładaniem, z tym wszystkim. Pajęczynka, rzadko spotykany motyw, 12 zł, to spokojnie taniej, bo z Lego by taki to 38 kosztowało jak nic pewnie. Nie wiem, nawet 1/3 ceny co z Lego, ale no co z tego, jeżeli nam to nie wszystko pasuje tak jak powinno. Da się tym bawić, jak najbardziej. Nie jest to tragiczne, jak najbardziej. Jeżeli uda się posadzić Hipka, może ja mam wadliwy klocek, może wystarczyłoby odwrócić ten klocek, wiecie, o 180 i już by było ok. Po prostu oceniam zabawkę taka, jaka jest. Fajny pomysł mimo wszystko z tym, bo no jest to bekowe na pewno. Ciekawe, ale bekowe, więc jakoś ok, jak na Lele. Nie do końca niestety równa, poprzednie dwa sety było ok, to już nie jest. Zobaczmy, jak to strzela, bo to mówię, to idzie nam leciutko. No lichutko, jak widzicie, nie jest to moc Lego, jak walnę z Lego, to po prostu to mi leci i ja tego szukam później po pokoju pół dnia. A tutaj kurczę, tak to lekko wyskakuje bardzo, więc to jest troszkę wadliwe. Natomiast no mimo wszystko zestaw ze względu na jakość klocków, bo tu prawda ją tu głównie też oceniamy, a nie sam pomysł często. No szkoda, że ten element jest tu zryty, bo tak normalnie ósemkę powinna mieć ten zestaw, ale niestety przez ten zepsuty klocek. No, chociaż mimo wszystko przy ósemce bym został, jeżeli zakładam, że Lego to jest dziesiątka, więc zostajemy przy ósemce w takim razie dla tego seciku. No szkoda, bo gdyby to on siadał dobrze, nawet dziewiątka mogła być zasłużona i Lele po raz trzeci potwierdziłoby swoją fajność, oczywiście w cudzysłowie fajność. Nie dajcie się tu prawda wmanewrować, że one są naprawdę fajne, cały czas polecam bardziej Lego. A skoro już polecam Lego, wbijajcie też na inne pozostałe moje kanały, gdzie jest właśnie więcej Lego. Jest też właśnie Spider-Man, o którym wspominałem na początku, ale są też DC i są też inne rzeczy jak najbardziej growe. Tutaj na tym tygodniu jeszcze, to był cały tydzień, pojawią się jeszcze odcinki z superbohaterami, także spokojnie i na ten kanał was zapraszam jeszcze w tym tygodniu, także dzięki, że spędziliście dzisiaj ze mną kolejny odcinek, kolejne ponad 10 minut, widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku, bye!